Zaczęło się wszystko właściwie od tego, od chwili, kiedy człowiek wkroczył w tę pozaziemską przestrzeń i zaczął umieszczać tam sztuczne obiekty. Powstał natychmiast problem, czym je zasilać. Żadne z ziemskich ogniw, baterii czy akumulatorów nie stwarzały szansy na odpowiednio długą pracę bez obsługi. Nie stwarzały też szansy na obniżenie ciężaru tych obiektów, a to było bardzo ważne. Więc wymyślono po prostu, że korzystać się będzie z promieni słońca. Zwrócono się ku ogniwom fotoelektrycznym, które na powierzchni satelitów bezpośrednio przerabiały energię promieni słonecznych na prąd elektryczny i zasilanie w ten sposób zrealizowano tych obiektów, a promieni przecież słonecznych w kosmosie nie brakuje. I odpryskiem niejako tych kosmicznych technologii stało się to, co coraz częściej na Ziemi staje się również codziennością. Mnóstwo przedmiotów codziennego użytku, takich chociażby jak kalkulatory zasilane energią światła czy energią słońca, cienkie, pozbawione baterii, zegarki, najróżniejsze przedmioty codziennego użytku, które właśnie działają na tej zasadzie. Wiek XX zaczął wreszcie z zainteresowaniem patrzeć na to, co towarzyszy mu od zarania w ogóle cywilizacji, na promienie słońca. Tak, niby uzyskał energię z niczego, bo to się tak zwykło przy okazji mówić. Tylko że tutaj są dwa błędy. Po pierwsze, sprawa nie zaczęła się wtedy, kiedy zaczęły się loty kosmiczne, a dużo wcześniej, bo dobre 150 lat temu pan Henri Becquerel odkrył zjawisko fotowoltaiczne. No, a wtedy jeszcze używał do swoich prac materiału pierwiastka zwanego selenem. Myśmy potem z niego robili prostowniki i tak dalej. To był jeden z pierwszych, który miał własności półprzewodnikowe. A grubo po nim, zresztą sam Albert Einstein był wmieszany przecież w te prace, grubo po nim zauważyliśmy, że jeśli w specjalnego rodzaju materiale, o, to jest on, krzem, idealna wewnętrzna struktura, kryształ, przygotowany do dalszego procesu obróbki, warstwy izolujące na wierzchu i okna pod wprowadzenie obcych atomów, po to, żeby na wierzchu ów krzem stał się elektrycznie odrobinę inny, by powstało tak zwane złącze. Po obróbce w piecu i wprowadzeniu tych atomów, o, tak dokładnie oglądając, można by zauważyć, że tu niewielkie fragmenty krzemu są jeszcze odsłonięte po to, żeby można było tam właśnie wprowadzić, napylić metal. Tak wygląda gotowe. Okrągłe kółeczka metalu i z drugiej strony także metal. Teraz wystarczy to pociąć po to, by uzyskać oddzielne bateryjki. Każdą z nich zamocować na tego typu podstawce, wprowadzić do obudowy i w pewnym momencie, jeśli podłączyć nawet nie tak zupełnie czuły przyrząd nie jakości laboratoryjnej, jeden biegun, drugi i wystawić to wszystko na światło, raptem okaże się, że to pracuje jak bateria, daje napięcie. No właśnie, i dlatego przy coraz większej ilości takich przedmiotach codziennego użytku pojawiło się angielskie słowo solar, słoneczny, bo w tym wszystkim idzie nie o jakieś wyimaginowane czy przyszłościowe odkrycia fizyczne, a po prostu o rzecz trywialną, o energię. O to właśnie chodzi. Galileusz by się ucieszył, bo jednak się kręci i to nawet bez słońca, w świetle zwykłej lampy, całkiem za darmo. Świat pożąda elektryczności tak samo jak ropy i dlatego już dziś żaden pomysł nie wydaje się zbyt ekstrawagancki. 64 płytki, w sumie 30 watów mocy. Wystarczy, by krzesełko nabrało szybkości. Wystarczy, by małego pasażera zabrać w pierwszą samodzielną podróż. To watów energii wprost ze słońca napędza silnik, bez żadnych pośredników. Nie ma akumulatorów, nie ma baterii. Jedzie co prawda tylko wtedy, gdy świeci słońce, ale przecież deszcz i tak nie sprzyja wycieczkom. Wygląda może śmiesznie, ale rozwija naprawdę szybkość 30 km na godzinę.
pierwszy tego typu wehikuł na świecie. Wszystko opiera się tu na ściśle naukowych podstawach. Kątomierz wyznacza optymalny kurs, prosto w Słońce, bo tak jest najtaniej. Te zabawki, a właściwie prototypy poważnych urządzeń, zachwycają już dziś nie tylko Szkotów. ...128 ogniw napędza ten niezwykły katamaran. W ten sposób, dysponując 70 watami mocy, można spędzić bardzo przyjemne wakacje na wodzie. I nie jest to kwestia wiary, lecz wiedzy. Te cienie powinny znaleźć się w jednej linii. Wtedy zysk energii jest największy. Na razie sterować trzeba ręcznie, ale pierwsze parostatki też nie miały elektronicznych sterników. Cnotą tej konstrukcji jest oszczędność dosłownie wszystkiego. Silnik potrzebuje minimalnych dawek energii. Kadłub ma opływowe kształty, a materiały są najlżejsze z możliwych. Tylko kapitan nie odchudzał się przed rejsem. Obliczenia wykazały, że nie jest to konieczne. Rowerki, stateczki, samochodziki, wszystko to razem nie wygląda zbyt poważnie, ale przecież fakty zmuszają, by spojrzeć na te pojazdy innym okiem, bo rośnie wielkość i skala, bo energia Słońca pozwala nawet oderwać się od Ziemi. Jeden z najbardziej niezwykłych samolotów, jakie wymyślił człowiek. Jego skrzydła pokrywa 16 tysięcy ogniw fotoelektrycznych, nakładanych w postaci szerokiej plastikowej taśmy. Tędy energia słoneczna popłynie do silnika, ale tylko pod warunkiem, że skrzydło ustawi się prostopadle do Słońca. Pojawił się tu niezwykły problem. Lotnicze skrzydło jest zawsze wypukłe, by zapewnić spokojny opływ strug powietrza. Skrzydło samolotu napędzanego Słońcem musiało być przynajmniej w swej górnej części zupełnie płaskie. Tak narodził się Gossamer Challenger. Samolot, który w swej pierwszej wersji napędzany był siłą ludzkich mięśni. Okazało się, że dzięki zastosowaniu materiałów wypróbowanych w lotach kosmicznych jest on dostatecznie lekki, by uniosły go w powietrze promienie Słońca. Jeszcze chwila i wolno kręcące się śmigło uniesie Gossamera w powietrze. W ten sposób do historii Ikara zostanie dopisana niezwykła puenta. Promienie słoneczne stopiły wosk ikarowych skrzydeł i niczym ranny ptak runął do morza. Te same promienie Słońca unoszą teraz Gossamera ponad Ziemię. Na pytanie jak wysoko, nikt jeszcze nie zna odpowiedzi. Odpowiedzi jeszcze nie znamy, ale już wiemy, że się kręci. Cztery płaskie ogniwa, żadnej baterii, żadnego akumulatora i trochę światła ze zwykłej żarówki. Wystarczy przysłonić, a zatrzymuje się. Wygląda to trochę jak niezwykła zabawa, a jest po prostu sygnałem tego, że mamy do czynienia z próbą opanowania niewyczerpanego źródła energii, bo przecież wystarczy trochę statystyki. Światło słoneczne, które dociera do Ziemi, to są miliardy, miliardów kilowatogodzin, wprost niewyobrażalne ilości. Wystarczy powiedzieć, że jest to 173 razy 10 do 12 kilowatogodziny. No, ilość po prostu niewyobrażalna. Na każdy metr kwadratowy powierzchni naszej planety w słoneczny dzień pada około kilowata energii. To jest 10 tysięcy razy więcej, aniżeli potrzeba w ogóle całej Ziemi. Owszem, prawdą jest, że 80% tej energii tracimy, ponieważ pochłania ją atmosfera i odbicie, ale jest to jednak niewyczerpane. Możemy się coś, jakbyśmy Pana Boga za nogi złapali. No choćby tak? Dlatego, że jest to energia darmowa i co nie bez pozbawione znaczenia, niezwykle czysta. Jasne, kilka minut Gdyby temu... Gdyby się technologia nie leniła, proszę Pana, byłoby znacznie lepiej. Kilka minut temu pokazywałem to ogniwo słoneczne. To nie jest do celów energetycznych, to jest czysto pomiarowa maszyna, bardzo precyzyjna. Wiesz, ile kosztuje? No, tak na polskie warunki no, około 20 tysięcy, prawda? Na warunki ogólnoświatowe około 100 dolarów. Dlaczego tak drogo? A powiedzmy, że mówimy właśnie o ogniwach nie do celów pomiarowych, takich, prawda, z których każdy ma właśnie nawet swój własny dowód, jak gdyby osobisty, prawda, opisujący. A mówimy o tych ogniwach
dla celów energetycznych. I wtedy okazuje się, że co? Że też musimy mieć krzem krystaliczny, wspaniały. No może nie takiej jakości, prawda, jak do produktów tych poprzednich, tym niemniej jednak monokryształ. Że z tego wycinamy płyty, że na całej płycie przygotowujemy wniknięcie innych atomów po to, żeby zrobić złącze, że znów w kilku procesach te złącza robimy, dodajemy także warstwy antyodblaskowe, że w efekcie metodą taką, no na przykład sitodruku jak w tym przypadku, albo napylania jak w tym przypadku, tworzymy kontakty tak, żeby nie zasłaniały zbyt wiele powierzchni jednocześnie, bo przecież im więcej powierzchni, tym większa gęstość prądu ciągnięta z tej maszynerii. I tak rodzi się prawdziwe ogniwo. To zresztą można od razu sprawdzić. Przy czym od razu widać, że każdy z tych procesów technologicznych to jest coś, co opanowano stosunkowo niedawno. Każdy kosztuje. Działa. Pięknie działa. I wysyła te swoje ułamki wolta i te swoje miliampery, i jeśli połączy się to w odpowiednio szeregowo równoległe układy, no to można mieć troszeczkę mocy. Ale jednocześnie no, trzeba brać pod uwagę na przykład ten prosty fakt, że krzem jak krzem musi być solidnie obłożony, bo drobna mechaniczna ingerencja powoduje, że robi się tak. Ale fakt faktem nie to jest istotne, a te całe koszty nad wytworzeniem złącza w idealnym atomowym materiale. Foto ogniwo z bliska, płatek krzemu, a w nim warstewka o grubości tysięcznej części milimetra. Do tej strefy wprowadzono dodatek atomów innego pierwiastka. W krzemie powstały dwie warstwy, P i N. To właśnie na ich styku wytwarza się pole elektryczne E. Promienie słoneczne padając na fotoogniwo uwalniają związania atomowych elektrony, elementarne nośniki elektryczności. Z jednej strony wytwarza się nadmiar ładunków ujemnych, a z drugiej drastyczny brak. Każdy kwant światła to elektron lub dziura po elektronie. Powstałe nośniki ładunków poruszają się do elektrod. Uzyskane na nich napięcie pozwala przepływać prądowi w obiegu zewnętrznym. Tak ze światła dostajemy prąd elektryczny. Oczywiście nie za darmo, trzeba mieć światło. Trzeba również opanować technologię i trzeba mieć krzem. Poza tym pomieszczenia o olbrzymiej czystości, o kontrolowanej wilgotności i temperaturze, a nade wszystko cierpliwość. Ogniwa kosmiczne wymagają stuprocentowej perfekcji. Zbyt wielki jest bowiem koszt satelity i jego wyniesienia na orbitę. Ziemskie fotoogniwa nie wymagają już takich zabiegów. Ich początek jest jednak identyczny. To piasek, czyli tlenek krzemu, stanowi niewyczerpalne źródło surowca. Poprzez redukcję węglem uzyskuje się w piecach elektrycznych polikryształy krzemu. Przejść muszą jeszcze szereg stadiów czyszczenia i restrukturyzacji, zanim w postaci prostokątnych bloków, a potem płyt staną się półproduktami ogniw. Poprzez naniesienie specjalnej emulsji i ogrzewanie w ściśle kontrolowanych warunkach wytwarza się na płycie polikrystalicznego krzemu złącze PN. Tym razem wymogi technologii nie są już tak rygorystyczne jak w przypadku ogniw kosmicznych. Małe wady wcale nie eliminują. Mniejsza jest przez to sprawność poszczególnych ogniw i całych baterii, ale cena maleje również i to ponad 10-krotnie. Każda z płytek daje pół wolta napięcia. Odpowiednią ich ilość trzeba zatem połączyć w szereg, by otrzymać właściwe napięcie zasilania, zwykle między 12 a 40 voltów. Jeden panel daje w zależności od rozmiaru od 10 do 100 watów. Stworzyć z nich można dowolnie wielkie układy. Wielkie elektrownie słoneczne wymagają olbrzymiej ilości baterii. Ruszyła więc produkcja taśmowa, a przy tym w pełni zautomatyzowana. Pierwsza na świecie automatyczna fabryka ogniw słonecznych mieści się o dziwo nie w ciepłych krajach, a tuż pod Hamburgiem. Roboty wytwarzają w niej znormalizowane panele fotoogniw na krzemie polikrystalicznym. Tani materiał i skala wytwarzania stwarza nadzieję, że energia ze słońca będzie nie tylko czysta i łatwa w uzyskaniu, ale równie tania jak inne źródła energii.
Tak, tak, ogniwa polikrystaliczne. Widzisz, to niby jest to samo, bo ten sam materiał, prawda? Ale no, jeśli porównać elegancki monokryształ i taki niezłej jakości krzem, ale jednak zbudowany z bardzo małych krystalitów, jeśli porównać płytę, która wykonana jest z monokryształu i pięknie spolerowana chemicznie, z płytą przygotowaną do produkcji ogniwa fotoelektrycznego, ale wykonana specjalną technologią właśnie z takich kryształków łączących się jak gdyby w coś, to przecież jakościowo jest paskudne, mikroprocesora z tego się nie zrobi, ale jest tanie i wystarczy dodać do tego, no, stworzyć tam owozłącze, prawda, i dodać do tego elektrody, pociąć na kawałki, jakie kto chce, złożyć w baterię, no i ma się, tanie, bo tanie, tym niemniej, no, statystyki zachodnie mówią na przykład, że 1 watt energii uzyskany nawet z takich baterii kosztuje jednak te swoje 7 dolarów. No tak, czyli ty uważasz, że wszystko jest kwestią materiałów, prawda? Postępu technologicznego w materiałach, a tymczasem można by założyć, że gdyby nie złośliwość przedmiotów martwych, robot, który akurat nie chce się zaraz ci pomogę włączyć, dołączyć. Konstruktor najlepiej będzie jak to rozrusza, a tym razem nie chodzi przecież o klocki Lego, tylko o to, że zasilanie takiego robocika z całego panelu baterii idzie. Stanowi właśnie o tym, że tutaj jest ten przypadek, gdy ilość przechodzi w jakość po prostu. Ale szybkość jest za wielka. To jest przemysłowy niejako już przykład stosowania takich zestawów ogniw fotoelektrycznych, które mogą pracować dla najróżniejszych potrzeb. Dzisiaj to są już nie eksperymenty, a wręcz zastosowania przemysłowe. Wystarczy przejrzeć katalogi wyrobów, które produkuje się w skali masowej. Pastuch zasilany promieniami słońca, specjalny system ochrony rurociągów przed korozją. Nie dziwi już nikogo pompa przy pomocy zasilana również promieni słońca, czy wręcz cały dom, którego wszystkie funkcje opierają się właśnie na takich zestawach słonecznych baterii. To wszystko stało się już bez mała opłacalnym ekonomicznie rozwiązaniem, bo na przykład według oceny zachodnio-niemieckiej firmy AEG 1 kilowatogodzina energii uzyskiwana z baterii w kosmosie kosztuje 100 marek, ale z urządzeń na Ziemi tylko 5 marek. Przewiduje się, że w najbliższym czasie, w ciągu kilku lat, spadną te koszty do 30 fenigów, a to będzie już konkurencyjne. Po prostu w najróżniejszych dziedzinach życia energia słoneczna staje się ekonomicznym faktem. Od wieków Bóg Ra drzemał, gdy głos muezina wzywał wiernych do modlitwy. Ale przyszły ciężkie czasy i władca słońca musiał się ruszyć. Ktoś przecież powinien dostarczyć energii wzmacniaczom, bo czyż można wierzyć giaurom, że sprawę załatwia kilka błyszczących płytek umieszczonych na dachu minaretu? Dość żartów. Ogniwa słoneczne są nie tylko w krajach bogatych w słońce i ubogich w technikę. Mieszkańcy małej niemieckiej wsi Lazel także chcą oglądać telewizję. Bez przekaźnika na wzgórzu byłoby to niemożliwe, ale doprowadzenie tam energetycznego kabla nie miało ekonomicznego sensu, więc nazwijmy to rozwiązaniem unikalnym. Kiedy kilka lat temu Reinhard Messner organizował wyprawę na K2 w Himalajach, uznał łączność radiową z bazą za warunek niezbędny. Można było oczywiście taszczyć na plecach ciężkie baterie, a można to było zastąpić czymś mało poręcznym, a lekkim i nie bojącym się mrozu i działającym tym lepiej, im było wyżej. Nazwijmy to techniczną fanaberią. Budowa generatora słonecznego o mocy elektrycznej 5 kW. Ma on zasilać w energię instalację odsalania wody morskiej. Przewidywana wydajność 1500 litrów czystej H2O dziennie.
to można nazwać eksperymentem. Jawa. System telefonicznej łączności wzdłuż tej trasy kolejowej od 5 lat działa bez zarzutu, czerpiąc energię z baterii słonecznych ogniw. Podobny system zainstalowany ma być przez koleje tunezyjskie. Egzotyka, fanaberie, eksperymenty. To europejski punkt widzenia skażony myśleniem, że to wszystko można załatwić, włączając kabel do kontaktu. W wielu miejscach ziemskiego globu słoneczna elektryczność to pierwsza szansa na kontakt ze światem zewnętrznym, na nowe technologie, radio, telewizję, na pompy umożliwiające drugi zbiór ryżu podczas suszy. Na razie są to instalacje skromne i zapewniające tylko elementarne energetyczne potrzeby. Ale już myśli się o centralach o mocy kilku megawatów. Już technicznie są możliwe. Wiatraczek kręci się, a zasila go specjalna bateria, która ma oczywiście nie takie przeznaczenie. To jest urządzenie, które ma zasilać nawigacyjne boje na Zalewie Szczecińskim, a oczywiście też nie bezpośrednio, a poprzez akumulator, po to, by zgromadzić energię niezbędną na dni pochmurne. Takie boje morskie zasilane bateriami słonecznymi pracują nawet w okolicach koła podbiegunowego, bo okazało się, że jest to świetne rozwiązanie, które pozwala przez 12 miesięcy nie zbliżać się do takiego urządzenia, by wymieniać akumulatory. Jest po prostu rozwiązanie uniezależniające i od pogody, i od warunków, jakie na morzu panują. Ta bateria została skonstruowana w Zakładzie Fizyki Ciała Stałego Polskiej Akademii Nauk w Zabrzu i okazuje się, że te problemy wcale nie są takie od nas odległe i takie bardzo irracjonalne, jakby się mogło wydawać, bo przecież mimo, że Polska nie jest jakoś szczególnie fortunnie usytuowana, jest u nas zaledwie 160 dni słonecznych w ciągu roku, ale to jest jednak 1000, a może 1200 godzin słońca. Oczywiście mało w porównaniu z Saharą, gdzie takich słonecznych godzin jest 3600, ale wystarczająco dużo, by na serio o tych urządzeniach myśleć. Choćby o to, by wykorzystać je do zasilania trudno dostępnych urządzeń, jak na przykład stacje meteorologiczne, telekomunikacyjne, przekaźniki radiowe, telewizyjne, boje nawigacyjne i tak dalej, i tak dalej. Można sobie wyobrazić mnóstwo tego typu urządzeń, do których nadawałaby się taka bateria. Wiesz, tak sobie myślę, że przecież są projekty, żeby w Indonezji sieć, wiesz, to jest kraj położony na kilku tysiącach wysepek, prawda? Żeby tam sieć łączności radiowej oczywiście rozwiązać przy pomocy tego typu energetyki i myślę, że niekoniecznie tak daleko trzeba szukać przykładów. To wszystko jest prawda. Z tym, że technologicznie jest to jednak ciągle jeszcze fanaberia. Może pojawi się coś nowego. Może pojawią się materiały inne niż krzem, no takie, które pozwolą, no powiedzmy, na uzyskiwanie większej ilości woltów z tego samego ogniwa. No tak myśli się na przykład o arsenku galu. Może siarczek kadmu, takie ogniwa także powstają. Może sam krzem, ale przygotowany specjalnie. Na przykład, popatrz, to jest historia monokrystaliczna. Płyta prawie że gotowa i ona jest matowa, paskudna. Z tego względu, że gdyby obejrzeć to wszystko pod solidnym powiększeniem, okaże się, że jej struktura powierzchni wygląda tak. Jest to zbiór kraterów, a może raczej elegancko upakowanych piramid, bo jako się rzekło, jest to kryształ. I tutaj idzie po prostu o to, żeby światło, które już trafi raz w tę powierzchnię, żeby nie uciekało bezpowrotnie, żeby odbiło się parę razy i jeszcze odrobinę tej swojej energii oddało. I w związku z tym wydajność urządzenia może być odrobinę większa. Powiedzmy przekroczyć owe 10%. Ja myślę, że tutaj można się spokojnie zaufać regule, która mówi, że jeśli coś jest możliwe do wykonania, to wykonane zostanie. I można chyba również zaufać tym prognozom, które mówią, że w Europie w roku 2000 około 5% zapotrzebowania na energię pochodzić będzie z energii słonecznych, w Stanach Zjednoczonych podobno 15%. W sumie te prognozy są dosyć optymistyczne. Ale i wydaje się, kochany panie że tak redaktorze, będzie. Przynajmniej ja w to wierzę.
Chciałbym także w to wierzyć, ale jednocześnie trzeba sobie zdawać sprawę, wiesz, ludzie mówią, że od dokonania odkrycia w fizyce do zastosowania upływają długie lata. Zobacz, jak długie jest to odkrycie i jak bardzo musi się męczyć technologia, żeby przynajmniej w części pozytywnie odpowiedzieć na tego typu fantazje. Krystaliczny Krzem, wieloletni monopolista w branży przemiany energii promienistej w elektryczność. On tu dyktuje postęp i on dyktuje ceny, choć w ogniwo słoneczne zmienia się opłonnie. Pierwsze domieszkowanie, trawienie, drugie domieszkowanie, znów trawienie, warstwa przeciwodblaskowa, kontakty. I solidna obudowa, bo całość mechanicznie jest delikatna jak szkło. Nic więc dziwnego, że świat czekał na konkurencję i konkurenci rosną. Lekko pomarańczowe kryształki siarczku, kadmu, materiału trywialnego. W próżni i wysokiej temperaturze łatwo daje napylić się na podkładową płytkę z siarczku miedzi i powstaje cudo świetlnej technologii, ogniwo, w którym jeden świetlny kwant wyzwolić może nawet 10 tysięcy elektronów. I wystarczy oczyścić powierzchnię i dodać metalowe kontakty. Takie ogniwa wyszły już z fazy laboratorium. Już na Morzu Północnym spotkać można zasilane ich energią sygnałowe boje. Właśnie tam, gdzie słońce rzadko i niechętnie ukazuje swą pełną twarz. A w laboratoriach rodzi się następne cudo. Następny cudowny materiał. Arsenek galu. Obietnica ogniw słonecznych o dużym napięciu i wydajności przemiany energii sięgającej prawie 30%. A jeśli do tego dodać nowe technologie pozwalające uzyskiwać fotoczułe warstwy na elastycznych podłożach, nawet krzem staje się wtedy odporny na zgięcia. Nowe rodzi się w bólu i przy ogromnych nakładach i na razie tylko do zadań specjalnych, ale przecież się rodzi. Jasne, że na tych ogniwach nigdy nie oprze się energetyka świata. Zawsze będą tylko dodatkiem, przyprawą. A rola przypraw dyskusji chyba nie podlega.